Siemaneczko, z tej strony Mati i witam was w kolejnym odcinku ZLS 11. I kupiliśmy sobie, kupiłem nowe nabytki. Kurde, mam iść do przodu, nie do tyłu. A kupiliśmy sobie Zetora z turem. Widły nie są oryginalne, no są oryginalne, ale nie do ciągnika. To samo do Deutschfahrera. No i co tu jeszcze mamy? Unię. Jak mi się daje? No. Unię. Tu z tego się poczepia siewnik. Tak. I co my tu jeszcze kupiliśmy? To. Tak się biegnie. Kupiliśmy sobie sitmę. I drugą sitmę. Prasę sitmę i koszarkę sitmę. Więcej nabytków nie ma. No to dobra. W tym odcinku się tym ciągnikiem nie zajmiemy. Ale zajmiemy się siewem. Bo już nam... A się nam urosło. Była wiadomość. Ale okej. Z tyłu nie będziemy otwierać właśnie szyby, bo ponieważ urwało nam ostatnio i wstawiłem nowe, ale nie ma hydrauliki, tylko trzyma się na zawiasach. No i tak, tu co otworzymy. Tak, dobra, chyba otworzyłem, jak mi się zdaje. No nie otworzyłem. Co? Nie mogę otworzyć? Urwało! No nie to, schowaj to. Hydrauliki nie ma. Urwało, ale... No czego nie mogę otworzyć drzwi? Dobra. Haciki mi przeszkadzają. Dobra, jedziemy. Siewnik mam rozłożony, okej. Klapa jest otwarta. Poza cinkiem sobie tutaj zasiałem trochę, jak widać. Trochę tego rzepaku. Żeby odcinek nie był długi, ale już 2 minuty. Już prawie, mogę wam powiedzieć, zrobiłem Forapsa. Tylko nie działa. Nie wiem czego, ale się śmieje. I tu jest mój braciotecz obok i też się śmieje. Ale cóż, sieje to, sieje. Dobra. Jeszcze jedne drzwi muszę otworzyć. No. I tu jeszcze musimy dosiać obok stracha na wróble. Ale to mniejsza z tym. Jadę po zasianym. Trzeba odbić bogniotę. A, jeszcze musimy kupić opryskiwacz. No tak, zapomniałem. Ale zostało nam tylko 23 589 zł. Skręcaj tu, dobra. Jest git. Jeszcze siewnik musimy sobie. Jaki siewnik, matko? Opryskiwacz, żeby to opryskać. Tylko nie wiem, który. Na kółkach, czy nie na kółkach? Dobra, jakoś to tu naleka. Na kółkach albo na podnośnik, ale... Ale chyba będziemy kupywać... Będę kupywał, kurde. Będę kupywał na kółkach. Nie wiem czego, ale u nas prawie na wsi ma... Każdy ma... Ten na podnośnik opryskiwacz. Prawie każdy. Chyba jedna osoba albo dwie mają na kółkach, nie wiem. Ale chyba jedna osoba. No, jedna osoba. Już mam 4 minuty, matko. 15 minut się może wyrobimy. Tak myślę. Ale na dwójce będziemy cisnąć Zetora i może da radę.
Tu jakoś się tak dokończało, nie? Tak. Nie wiem do czego to służy, ale okej. Chyba to napęd, ale... Dobra, nie wiem o co chodzi z tym, ale okej, wyłączę to. No wyłącz to. No. Czy długie te pole? Myślałem, że już nie dojadę. I podnosimy. I skręcamy. Jedź, ciśnij ile wlezie. Live będzie w niedzielę z Matim. Właśnie tak. Z Matim będzie. Ale będzie z farminga. Mati będzie tylko w tle, bo nie ma farminga. Bo se nie kupił. Ale ma 15. Ale 11 sobie nie kupił. Mówił mi, że kupi. I nie widzę, że sobie kupił. No ale on sobie będzie pykał w Minecraft. No to powiedziałem, no to dobra, no czego nie. No i on sobie będzie pykał w Minecrafta, a ja będę w LS-a. No, będzie mi tak w tle tam coś mówił. Bo już się z nim ugadałem. Na live'a. Będzie o 4, jak się nie mylę. Chyba. Nie wiem o której będzie live. Ale tak myślę, że chyba o 16. Jeszcze nie realnie wiem, ale... Muszę to jak najszybciej zrobić. Bo jak widzicie, to już urosło, a tam jeszcze nie. No tu jeszcze nie. Dobra, jakoś się... Udało mi, jak zrobię? Nie zrobię. W następnym odcinku będziemy pryskać właśnie tym nowym nabytkiem. Jak się nie mylę. Pewnie tak. Będzie pasował. Tylko trochę za duży będzie ciągnik do opryskiwacza, ale jakoś da radę. A vlogi będą się pojawiały... Nie wiem kiedy. Ale będzie orka i chyba bronowanie. Tylko chyba tyle będzie. Na razie. W zimę będzie chyba odśnieżanie. Tylko nie ciągnikiem, tylko jakimiś spychami podobno mają robić, ale to jest niewiadome. Dobra, tu se zasieję takie małe kawałek. Jak się nie mylę. I za rok. W tym roku mnie nie było, jak kosili tutaj łąki. Miałem nagrać, jak kosili wały, ale nie nagrałem, bo przyjechałem ze szkoły, one już kończyły. I zanim ja się ubrałem, wziąłem telefon, to one już odjechały. No i no włącz te dwójkę, coś sprzęgło mi szwankuje. Bo nie chcę mi wbić dwójki. Ale idzie już petarda. Jeszcze tam będziemy musieli obok Stacha przejechać. Och. No tak. 15 na godzinę się wlecze, ale... 16. Nie tak, że... Połączę ten kogut, bo nie wiem po co sobie go włączyłem. Szkoda, że w tym siewniku nie da się rozkładać znaczników. I ten siewnik będzie pomalowany. Na czerwono chyba. Albo na niebiesko. Chyba.
Tak sobie myślę, że będzie pomalowany, a te boki będą na szaro. I koła też. Już 10 minut. Git. Nie zdążymy. Na pewno nie zdążymy. Będzie 16-17 minut. Jak się nie mylę. W tamtym odcinku mówiłem, że zajmie nam 20 minut, a zajęło nam 23 minuty. Kawałka mi, ale... No to jak skończę, to skończę. Będzie gdzieś. Zobaczymy. I tutaj będzie w farmingu będzie lepsza jakość. O wiele większa jakość. A w Minecrafcie była taka trochę już do niczego. Ale myślę, że się już ta jakość tutaj poprawi. Zbadaj mi stąd. Kontynuuj. Kurde, dwójka. Gaz. I zjechałem. Szkurde. Nerwiłem się na to. Nie wytrzymam. Skręcaj. Nawracaj. Nie wygnijcie, no skurczybyk. Jak ja go nie lubię, to... Mnie coś w nerwie. 11 minut, muszę to poprawić. No, nawracaj. Podnosimy. Pik. Opuszczamy dwójka i gaz. I poszła petarda. Okej. I ściągnąłem sobie do program do renderowania. Tak właśnie. Miałem jeździć do środka, ale dobra. Na te pole starczyło nam prawie cały siewnik. Zostało nam 58 kilo, czy czego tam, nie wiem. Litrów chyba. Czy procent, nie wiem. 19% mamy ze 100. Dobra, będę się już patrzył na drogę. Na pole, sorry. Muszę się poprawić, bo mnie coś... Już mnie coś tam... Muszę się napić. Bo już mnie w gardle za. I właśnie dawno odcinków już nie było, bo 6 dni temu były odcinki. No nie no, 6 dni temu, jak ja to nagrywam, ale przed tym wyjdzie z Minecrafta odcinek. 12 minut. 13 minut. Nie zdążę. Ale dym. Kurde, muszę chyba pozamykać wszystko. Ale... Umyjemy się. Dobra, poszła petarda. Idziesz, malina. Nie zasłaniaj. Idziesz, petarda. Dawaj. Już tak niedużo zostało. Zdążymy chyba. Taką mam nadzieję. Dobra, chyba zdążymy. Tu sobie już tak na luzie, ale ręce mi się spuściły. Przed tego trzymają. Jakby ja miał kierownicę, to by było lepiej. Bo on tylko tak sobie trzymał. A on tu muszę dwoma palcami pykać. Czasami mnie zdenerwuje, ale... Stary komputer, ale daje już. Daje niesamowicie. Pewnie Mati teraz pyka w 15 na modach. Albo w Minecrafta. Albo Footworda. Ale chyba on Footworda nie ma. Tak mi się zdaje. Ale chyba nie ma. Nie sądzę, żeby miał. Podniosłem ten siewnik. No mówię, podnieś ten siewnik. To go podnoś, no. Nie, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze tu mi zostało. Jeszcze nie skończyłem. Dobra, stracha wywalę stąd. Niech spada mi stąd. Gaz mu dam.
I opuszczamy. Ale w pasmarnicznym. Jedyneczko sobie tu pojedziemy. Opuścił się ziemnik, opuścił. Ładnie. Tu strach na wróble. Ja chyba tu drzwi zamknę. 9%. Okej. 9% mi zostało. No to w tym odcinku to by było na tyle. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. Trzymajcie się, cześć.